Najpierw rozważ wyrażenie na minus 5 dodać wartość iloczynu 4 razy x. Następnie weź iloczyn liczby minus 8 i tego wyrażenia i potem dodaj do tego 6. Ok, czyli tak, mam wziąć minus 5, to może napiszę to tutaj. Minus 5 i do tego mam dodać wartość iloczynu 4 razy x. Do tego mam dodać, czyli muszę do tego dodać 4 razy x. Czyli 4x po prostu. Dobrze, następnie weź iloczyn liczby minus 8, czyli minus 8, i tego wyrażenia, jakiego wyrażenia? No, tego wyrażenia, które było poprzednio. To jest to wyrażenie. Tego wyrażenia, to jest to wyrażenie. I potem dodaj do tego 6, czyli tego wyrażenia, czyli muszę wziąć iloczyn, czyli razy minus 8 i to wyrażenie. Napiszę je w nawiasie i to jest minus 5, dodać 4x. No i dodaj do tego 6, to na sam koniec już. Czyli tutaj jeszcze mam tą szóstkę i mam dodać do tego 6. Czyli się zgadza, weź iloczyn liczby minus 8, minus 8 razy i tego wyrażenia, czyli to wyrażenie tutaj napisałem poprzednio minus 5 ze 4 x i potem dodaj do tego 6. Czyli dostanę takie wyrażenie algebraiczne. Minus 8 razy minus 5 plus 4x nawiasie i do tego wszystkiego dodać 6. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Najpierw rozważ wyrażenie na sumę liczby 7 i iloczynu liczby minus 2 przez 6. Sumę liczby 7, czyli 7, dodać co? Skoro suma, no to muszę dodać. Iloczyn liczby minus 2 przez x, czyli do tego muszę dodać, Iloczyn liczby minus 2 przez x. Minus 2 pomnożone przez x. No tutaj muszę napisać nawias, żeby to móc tak napisać. Czyli do 7 dodaję iloczyn minus 2 razy x. No to, to równie dobrze mogę zapisać, że to jest po prostu 7 odjąć 2x, żeby nie pisać nawiasów. Dobrze. Ile będzie równe 4 dodać wartość iloczynu 2 razy tamto wyrażenie. Czyli 4, do 4 mam dodać, co mam dodać? Mam dodać dwa razy tamto wyrażenie, czyli tutaj mam dodać dwa razy, czyli dwa razy tamto wyrażenie. Jakie wyrażenie? No tamto, czyli to. To jest tamto wyrażenie. To jest tamto wyrażenie. Czyli do tego muszę dodać dwa razy tamto wyrażenie 7 odjąć 2x. No i zrobiłem. To jest mój wynik. 4 dodać 2 razy 7 minus 2x.